No, to ja akurat przyznam się, że nie grałem, ale mi się bardzo podobały te remake'i, więc zagram z chęcią. No, bo dwójkę, trójkę to tak przez mgłę bardzo, tak w sumie no, za mały byłem, żeby tak No, zarejestrować, podobno ale... czwórka jest generalnie chyba najlepszą z tych części, No, co no, była, no, 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 więc... czwórka była giga dobra, no. Więc ja się O! jaram. Dobrodzieju, jak majestatycznie wyglądasz ze swoim pięknym akwalunkiem! O nie, Bladeuszu, czekaj! Co się Popełnił stało? karygodny błąd! Gdzie to jest? Szybko! Szybko! Gdzie to jest? Rozgrywka, tryb duży głów włączów. O, Dobra, no masz kurde. rację, dobrodzieju. Zasady to zasady. Nie przypominam sobie, żeby dzisiaj był czwartek, żebyśmy mogli grać bez trybu dwóch dużych głów. Tak mi się wydaje. No Dobrodzieju, właśnie. tak, ostatnio, nie wiem czy pamiętasz, spędziliśmy noc tak w naszym pierwszym luksusowym apartamencie. Tak, w Demelinie. W Demelinie, w Debazie na plaży. Dobra. Dobrodzieju, to co, chyba ruszamy na jakąś epicką kolejną przygodę? Co to tym sądzisz, No dobrodzieju? tak, Bladeuszu, no nie wiem czy pamiętasz, ale mówiłem ci, że ja już dalej budować nie będę bez odpowiedniego sprzętu i dopóki tego sprzętu nie zdobędziemy, nie wybuduję ani jednej kłody więcej. Ale przecież zdobyliśmy akwalung. Ale z akwalungiem się słabo buduje, z akwalungiem się dobrze wygląda. To prawda. Dobra, dobrodzieju. Tak więc prowadź. No Prowadź na dobra. kolejną wyprawę. No. No, w sumie, czekaj, no to trochę daleko jest to, ale możemy tutaj ograbić. Te insekty zawsze O! ograbiamy. Tak, bo tutaj się znowu pojawiło w tajemniczych okolicznościach. No trudno. Tak. To To weźmy. Kelvin w nocy po prostu nam podrzuca takie rzeczy, nie wiemy co robić. Tak jest właśnie Kelvin. O, świeże flary. O, strzały świeże. Panie! O kurwa, jakie tutaj te Co tam rzeczy są. znalazłeś dobrego? No wszystko. O, O, leki tu też jakieś lubię, energy lubię. drinki, jakieś granaty, jakaś luźna amunicja, takie rzeczy się przydadzą. Patrz, idzie Kelvin, Kelvin! Mamy dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. Dobrodzieju, co dzisiaj O. będziemy robić? Dzisiaj pójdziemy zdobyć bardzo ważny sprzęt do budowania, bo ja nie mam zamiaru budować jak amator. Więc musimy niestety wybrać się do północnej części Bytomia. Znowu będzie trzeba im coś podpierdolić. Tylko O problem jest taki, że nie! tym razem już nie ma festiwalu palenia płodów, czy tam małych dzieci. I no niestety, ale będziemy musieli tam, no zobaczysz, spodoba ci się na No pewno. dobra, wy zapowiada się naprawdę epicką przygodę, tak jak lubię. Dobra, dobrodzieju, piękny dzisiaj słoneczny dzień, mamy czas najwyższy znowu wybrać się do lasu. Tak jak lubię. Tak, mój ulubiony las. Zawsze spędzam tutaj czas. Widzę, że rymować też potrafisz. Jak najbardziej. piękny, majestatyczny las. Odczuwasz pragnienie. Nie podoba mi się to, że odczuwam pragnienie. Pewnie mam coś w moim ekwipunku. Zaraz zobaczę. Tu O, na widzisz rzekę po przykład drodze. napój energetyczny albo butelka wódki. Zastanawiam się, co O! wypić. Nie, no nie bądź głupi, to każdy wie, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Też mi się tak wydaje. A tutaj Dobra. masz chyba, tu masz rzekę, jakbyś chciał Za też, no. późno, wypiłem wódkę. A ja się napiję z rzeki, jak zwierzę. Jak zwierzę. No, niewiarygodne. Dobra, to też zapiję troszeczkę. Niech stracę. Dobra, już. Kurde, kawałek mamy do przejścia, Bladeuszu. No. Spokojnie, dobrodzieju. Wiesz, że chodzenie po lesie to jedna z moich ulubionych części. Widzowie też pisali, że uwielbiają, jak chodzimy po lesie. No, No. doskonale. O co chodzi? Widzowie lubią, jak chodzimy po lesie, uwielbiają tryb dużych głów, uwielbiają to, że mamy Okej. gigantyczny akwalung na siebie założony. O! Bytomianie! To byli Tak. Nie, Bytomianie! to są Kielczanie. Kurwa, walił mnie Kielce! jeden! No tak, zapomniałem, że Kielczanie to ci brudni. Ej, najgorzej, że ja chyba Virginii oddałem, tak mi się przypomina coś, że chyba Virginii oddałem mój pistolet, więc nie mam. A to pójdziemy po drugi. Dobra, ale poczekaj, tylko wezmę tutaj świeże Ale, bo kurczaka tu więcej tych świeżego. cwaniaków. Dobra. Jeszcze jeden O! Kielczanin został. Świeży kurczak! Taka okazja się rzadko zdarza. Ile ich tu jest? W każdych liściach siedzą. No. Dobra. Przypędziłem ich moim potężnym łukiem. Wziąłem jakby co przekąskę. No, jakąś Oj, o jakbyśmy to głodni chodzi. się zrobili, no. O to Nóżka. chodzi. O, jakie przekąskunie tutaj. No dobra, tędy. Dziwne. Dobra, prowadź, dobrodzieju.
Więc jak będziemy głodni, to mogę zrobić z pysznych kielczan kurczaka. O, kielczański kurczak. Tak. Wiem, że to jest ten. Z samowypasu. Tak, larytas, prawdziwy dobrodzieju. Tak. Możesz mi ufać, prawdziwy larytas, no. Kurde. Kelvin się zgubił. No trudno. No trudno. Kelvin czasami tak ma. Nie ma co się tym przejmować. Kiedyś się znajdzie na pewno. Dorosły już jest w końcu. W sumie to będziemy przechodzić obok naszej przyszłej, niedoszłej bazy. Ale tam coś mamy. A tu co jest? Tu jeszcze nie byłem. Tutaj jeszcze nie byłeś, dobrodzieju? O! Nie mam pojęcia. Ktoś tu chyba zdjęcia robił. O, amunicja tu jest. Zobacz, w namiocie sobie podnieś, bo to... Amunicję? A wezmę. I czemu bardzo nie? Przydatne. Tu jakieś te pierdoły. W namiocie też jacyś amunicjowi szefowie tu chyba mieszkali. Dobra, widzę, to wziąłem sobie. Kurwa, co jest? No nie da się funkcjonować normalnie. Strzeliłem mu w głowę. Człowiek se tu przyszedł jakby nigdy nic. O, to jakiś bog nam przychodzi. Tam idzie kolejny, nie podoba mi się to. O, rzeczywiście, witam. Już go nie ma. Kurczę, jak ty go szybko wyjaśniłeś? Czemu oni tak szybko ich wyjaśniłeś? Bo strzelam im strzały w głowę. A to tak... Ty wiesz, Bladuszu, ale spędziłem w tych... O! O, ty, o kurczę, ten jesteś? To jest agresywny jakiś. O. No. I rusza głową, ale już nie. O kurwa, jak ty szybko je wyjaśniasz, a ty... To kiedy, od kiedy można z głowy tak szybko ich załatwić? Jak? Nie mają pancerza. O, niechcący też, przepraszam Bladuszu, nie ruszaj się. Niechcący trafiłem też ciebie. Nie szkodzi, dobra, dobrodzieju. Prowadź dalej. No. Tak, strzał w głowę to moja stara sztuczka, którą obmyśliłem. Ach, ty dobrodzieju jesteś taki mądry. Tak. Długo nad tym siedziałem, ale w końcu wymyśliłem. Jak ale w końcu się udało. Ach, jesteś taki mądry, dobrodzieju, co ja bym byś cię zrobił? Ach, kolejny romantyczny dzień na wyspie z Bytomianami, Kielczanami. I kto tu się jeszcze pojawiał? Wałczawianie. A, Wałczawianie, no tak. Zawsze zapominam o Wałczawianach. O, ludzie z Wałcza są najbardziej przebiegli, nie wiem. Bardziej niż ludzie z Radomia. Tak, słyszałem właśnie, że Wałczanie są ten... Oj, tu chyba... Ja bym to rozkopał, ale chyba nie mamy tej legendarnej narzędzia. A szkoda. Niestety. Łopata kryje się w samym sercu Bytomia. To musimy się nam dostać w takim razie, dobrodzieju. Tak, dostaniemy się, ale najpierw musimy zdobyć... Jaki nowy receptura? Co mi tu gada? Nie wiem. O, ostryga. Zjem sobie. Skąd ty masz ostrygę? Takie luksusy. No. Ja nie mam ostrygi, no trudno. Ach, piękna, malownicza, bezludna wyspa, pełna Bytomian, Kielczan i Wałczan. O, a jesteś głodny, Bladuszu? Masz jedzenie w flecaczku? Tak, w razie czego mam jakieś takie, wiesz... Takie, nawet ludzkie te, mam kielczańskie ręce do upieczenia. O, doskonale. Więc wszystko jest pod kontrolą, dobrodzieju. O, to się nie martw. Chyba już blisko jesteśmy naszej starej miejscówki. O, a jakbyś tutaj byliśmy? Głodny. Jakbyś był głodny, to tutaj jest moja kuchnia. O, chcemy tam wejść zobaczyć coś w środku? No, jak nie jesteś głodny, to nie ma sensu, bo tam trzymam tylko jedzenie. A, no dobra, to nie. To wejdziemy tam innym razem najwyżej. Dobra. Gdzieś tutaj jest to jezioro chyba. No tak. Dobrodzieju, mam nadzieję, że się nie zgubiłeś. Nie, ja się nigdy nie gubię. Ja czasami po prostu krążę trochę dłużej. Okej, w porządku. No, ach. Gdyby tylko widzowie nam napisali w komentarzach, jak się otwiera, jak się wyciąga mapę, ale nie napisali tego, więc nie wiemy. Tak, dokładnie. Widzowie na pewno by nie wiedzieli takich rzeczy. No, zresztą kto by tam wiedział, no. Każdy wie, że w tej grze to nawet nie ma mapy. Tak, dokładnie. W tej grze chyba nie ma po prostu mapy. Trzeba się tutaj kierować tylko i wyłącznie na własną intuicję. O kurczę, ale się zmęczyłem, muszę odpocząć aż. A w ogóle, Bladuszu, nie wiem czy wiesz, ale... Już można po liściach rozpoznać, że już jest jesień, już prawie tak. Na tej wyspie. To mówiłeś mi, że już pół roku. No, mówiłeś. No. Dobrodzieju, no gdzie my chodzimy cały czas? Miałeś mnie zaprowadzić do jakiejś nowej, jeszcze... legendarnej miejscówki, a chodzimy w Mówiłem kółko. Bladuszu, że jest to daleko, Bladuszu. Jest to naprawdę daleko, musisz mi zaufać. No, dobrodzieju, no.
Zgubiłeś się! O, wcale się nie zgubiłem. O! Wow, wróciliście do naszej bazy! Dokładnie, Bladouszu, mówiłem. Udało się! O, nasza idealna baza już jest praktycznie skończona. Ach, praktycznie skończona. A dźwięk spadającej wody mnie relaksuje. Oj, tak, tak. Będzie się idealnie spało do tego dźwięku. O, okazja, żeby się zapisać. Dobra, zapiszę. A zapisz. Na wszelki. O, rączki się suszą. Ej, to poczekaj, to musimy... To wiesz co, to weźmiemy, weź sobie jedną, albo zjedz od razu. A ja już mam, w sensie mam pełne kieszenie. A dobra, rzeczy. Bo ja se nowe powieszę, bo te zjem. A tu powieszę to, co mam do powieszenia. O, co to jest, kuket, noga? Jedna jest kuket, dobra, to se powieśmy. Kuket to dobre. Tak, kuket to dobre i tutaj se też powieśmy, o, rączkę, dokładnie. No a resztę zablokowane, dobra. No nic, najedzone, to możemy iść, no. Mamy dopiero połowę drogi za nami, to kawałek jest do przejścia. Patrz, ile tu drzew ścięło, co nie? Co tu się wydarzyło? No. Nie wiem, chyba Kelvina popierdoliło. Może tak. Czasami ma. Ja cię kręcę jak pustkowie drzewne. A słyszałem o takim challenge, że podobno ktoś ściął wszystkie drzewa w tym lesie. Ale tak, to tylko legendy. Podobno jedyne 2 miliony drzew. O! Poczekaj chwilę, dobrodzieju, coś sprawdzam. A dobra. Idzie jakiś twardziel. Już. Muszę chyba go przywitać. Dziękuję, byczek, za 12 miesięcy. O, jejku, co on taki ma maskę? Dobra, już nie ma. O, jak go wyjaśniłeś. No, a może mu maskę wziąć? Można chyba. Niestety nie. Dobra, dobra, gdzie później się będziesz nim bawić. Albo nie, ja mam pomysł. Co można mu zrobić? Jest tylko jakiś. Niestety z nim to nic, nawet nie można go zjeść, bez sensu. O, mam różne rodzaje strzałów, nawet nie wiedziałem. Tylko czemu? Jak ja to zrobiłem, że zmieniłem? Patrzysz w dół, jak masz łuk i R klikasz. O, faktycznie, ale fajne. I no te takie sportowe strzały to mocniej biją, nie? Jak ale po co komu sportowe, jak można z drewnianych nawalać? Tak, ja też strzelam tylko z drewnianych, bo są łatwe do zrobienia. Dokładnie. O, jeszcze kawałek mamy, Bladuszu. W każdym razie, kawałek. Widzowie, to będzie odcinek o chodzeniu, ponieważ uwielbiacie takie odcinki. Dokładnie. Tak, w tym odcinku będziemy po prostu cały czas chodzić. Na tym będzie polegać ten odcinek. Dokładnie, no. Takie są zasady, że dzisiaj po prostu chodzimy. Co cały czas chodzić przez las. O, co na tam? Tym polega wyjazd do lasu, no niestety. Dokładnie, myśleliście, że tu będzie jakaś przygoda? Budowanie? Nie, będzie chodzenie. Znaczy, nie, budowanie nie będzie. Też będzie, ale na razie jest chodzenie. Bez sprzętu ja nie buduję. Uważaj, jakiś ten bydlak, ten kielczan tam biegnie. Po lewej, przed tobą. A nie widzę. Pewnie mnie kłamiesz, na pewno tu nikogo nie ma. Nie no, był jakiś kielczan, musisz być ostrożny. O kurwa! Słyszę ich! Na pewno nie. Masz jakieś chyba zwidy, tak mi się wydaje. O, aloes. Aloes, a wezmę. W sumie to bym zjadł nawet, jak tak bym z pośpiechu nie zjadłem. Później zjem. A co ten aloes robi? Aloes, jak z krwawnikiem połączysz, to masz leki. O, czyli bezwartościowe. Dokładnie, do wyrzucenia. Dobra, tutaj, zobacz, jaki ładny strumyczek, niczego sobie. Ładny, ładny strumyczek, nie powiem. A i musimy zbierać też farbę, bo ja chcę mieć sanki. A, no to wiadomo, że sanki muszą być. Tu nawet nie ma o czym gadać. A, wyciągnąłem latarkę, jak debil. Jak się chowało latarkę? L jak latarka. L jak latarka, dobrze. Bo łuk miałem pod... No nie wiem, pod czym miałem łuk? Pod piątką? Tak, pod piątką miałem łuk. Dobra. Już idę do ciebie, dobrodzieju, już idę. Kurczę, jak daleko! Ojej, jak daleko, dobrodzieju! O, idziemy do tak zwanej zakazanej dzielnicy Bytomia. Tam to nawet sami bytomianie się nie zapędzają, a co dopiero my? No właśnie, właśnie widzę, że idziemy na jakiś kraniec bytomiański chyba. O, kawał drogi przed nami, kawał drogi! No kawał drogi to mało powiedzieć. O! Jakiś grób. O, przydałaby się łopata, a no tak, nie mamy.
A szkoda. Pokopałbym sobie. Daleko. Łopaty jeszcze kawał drogi. Spójrz blady już na te widoki. A na górę. No. Zawody zjeżdżania na sankach. Ja to bym tam wbił, no, wbiłbym tam. Co nie, tam bym wbił. I tam bym się, tam bym rozbił też bazę na tej górze właśnie, mam nadzieję, że kiedyś tam pójdziemy. No. Będziemy musieli to obczaić. Koniecznie. Dobra. No, już coraz bliżej Bladuszu, zaufaj mi, naprawdę bliziutko. Według moich obliczeń, o, co to tutaj? Ledebura, coś tam, nie wiem co to jest. Według moich obliczeń chodzimy w kółko. Nie, Bladeuszu, ze mną nigdy nie chodzisz w kółko. Witaj. O, co to za miejsce? Właśnie tutaj musimy się zagłębić. Bladeuszu, przygoda będzie naprawdę długa, przygotuj się maksymalnie. Dobra, tak się składa, że jeśli chodzi o maksymalne przygotowanie, to jestem zawsze przygotowany. Dobra, dobrodzieju, prowadź. Trochę się cykam, a co to za miejsce, bo ty znasz tą każdą kieszeń w końcu na tej wyspie. Dlaczego ja nie mogę wejść? Bo deski jednej nie przetegowałeś. Jak to nie przetegowałem? U mnie nie ma żadnej deski. No tutaj jest dobra. A widzisz? Dobrodzieju, co to za miejsce? To zakazana dzielnica Bytomia. A dobrodzieju, jak mi się latarki skończy latarka ten, to jak mogę sobie nową wytegować? Jak ci się skończy kompletnie, a masz baterię w plecaku, to ci się przeładują. Dobra. Jakby automatycznie. O, zobacz jakie fanty, prawda? Bytomian. Tak, takie fanty to tylko debil by nie wziął, kurwa, ile to się dobrych fantów zrzewala. Jakiś kurczak w ogóle świeży, ja cię kręcę. Dobrodzieju, gdzie ty tam? Stawik, zobacz. Gdzie ty tam pobiegłeś? Zaczekaj na mnie! Chodź, Bladeuszu, chodź! O kurde, jakie ładne te, jaki sznurek w ogóle. Ładnie tu, dobrodzieju, muszę przyznać, no. No, niczego sobie. Dobra, chodź, zobaczymy, co jest na dole. No, widzę paru pradawnych bytomian. O, chyba chcą się z tobą przywitać. Tak, chyba chcą się ze mną przywitać, ewidentnie. Co najmniej. Myśli, że chcą się ze mną przywitać? To ja ich potraktuję z mojego łuczyska. Myk! O kurde, unik zrobił. Ej, co jest? Strzały mi się chyba skończyły. Dobra, okazało się, że to zrobiłem za mało. Dobra, ja się tym zajmę. Tak, wyjaśnij ich. Pokaż tym małolatom, kto tu żyje. Tym, bytomianom. Ładnie, dobra, headshot. No zatrzymaj się wreszcie. Kurwa, agresywni są jednak. No, są bardzo agresywni, musisz uważać. Drugi. Dobra, ja go zaraz palnę. A, nie było tematu. No, wyjaśnieni. Tak to się robi. No, no. O, jeszcze jeden. Dobra, no, nie było tematu. A, powiem ci, że no, chciałem im przyfasolić. A, nie przejmuj się, Bladuszu. O, zobacz, Bladuszu, ile amunicji. I tutaj pradawny bytomiański krzyżyk z katedry bytomskiej. Zobacz, o. Co? Krzyżyk? O! Tak. Co to za krzyżyk jest? O, jest pradawna religia poświęcona przez samego arcybiskupa Kremówę. O, arcybiskup Kremówa! Mój ulubiony arcybiskup! Co teraz mogę z tym krzyżykiem robić? Moc! Przeklinam cię! Przeklinam cię, bytomianie! Możesz tak robić. Ja osobiście wolę broń palną, a preferencje ludzie mają. A to nie jest tak, że bytomianie się boją właśnie takich symboli? Musimy to wypróbować, no. Dobrodzieju. Ej, to jakieś maila, connected znalazłem. No, coś tam, jakieś gówno napisane jest. Gówna, daj spokój. Nie ma czasu jest? Na takie rzeczy. Ja też właśnie patrzę, że jakieś gówno. Jak to w ogóle zabrać mi sprzed oczu? Jak to schować? No... Dobra, schowałem, poradziłem sobie. No... Bladuszu, chodź! Dobra, już idę. Przed nami. Ale ten krzyżyk jest fajny, będę musiał go wypróbować na jakimś tym. Poczekaj, jak sobie go... Poczekaj. Musisz mojego kolegę. Już, tylko z tego gdzieś... Zostawiłem go tu wiele lat temu. Nie na jedynkę włożyłem go, ten krzyżyk przez... No trudno. Który kolega? Poznaj Bogdana. Co to jest?
Poczekaj, ja to załatwię. Krzyżyk! Przeklinam cię! Bogdan, idź odejdź od tej dziury! Bogdan! Halo! Bogdan! Krzyżyk! Czemu niech nie reaguje? No widzisz, Bogdan nie jest wierzący, no nie. No dobra, to jak wyjaśnić Bogdana? O! No nie wiem, co ja ci będę podpowiadać? Dobra, ja się tym zajmę. Bogdan! Przyłożenie! Dobra, zaraz, nie, mam pomysła. Zaraz użyję jakiegoś takiego granata. Albo C4, bo tutaj, o, C4. Bomba zegarowa. No. Dobra. Bogdan to lubi, uwierz mi. Łap! O kurwa, ale pierdzielnęło. Spokojnie, nic mu nie jest. Ale walło. No i załatwione. Kurde, Bogdan ci... tak lubi po prostu. Bogdan czasami lubi tak odlecieć po prostu czasami. Kto tak nie lubi zresztą, no? Oj, chyba... No tak, więcej towarzystwa. I tu już nie będzie tak prosto. Dobra, użyję mojego łuku. Dobra, mamy 3 polcowników, to nie będzie takie przyjemne. Jak gorzej, że nic nie widzę, a gdzie, nie wiem gdzie. Klarę sobie pewnie gdzieś tutaj. Ustaw to na 6 może. Kurwa debilu, nie widzisz, że ja ślepy kurwa, jestem? Co się dzieje w ogóle? Ała. Kurwa debilu, ała! Wynoś się stąd! Musisz uważać, Bladeuszu! O, jest problem. Nie mam już amunicji do pistoletu. Dobra, zaraz ci pomogę. Po prostu miałem pewne problemy. Problemy wynikały z tego, że niewiele widziałem. A, no ja nie mam już w sumie amunicji do strzałów. Dobra. To jednak krzyżyka użyję! Krzyżyk! Wypędzam cię, demonie! Kurwa, nie działa na nich! To nie działa! Nie ma lekko, Bladeuszu. Ale tu chyba jeszcze tylko jeden został. Chyba udało się większość ich... rozwalić tą bombą. Tak mi się wydaje, ale pewnie nie jestem. Kurwa, walu mnie! A masz, gnoju! Dasz radę, Bladeuszu, świetnie. Czekaj, od nich można było brać te części pancerza, zapomniałem. Ja bardziej, oczywiście, że tak. Kurwa, tyle rzeczy nie wzięte. Dobra, to ja wezmę od nich trochę. Zapomniałem, że od nich można było zabierać. Kurwa, szkoda. Bo tyle rzeczy ten przetygowałem. Jakąś kartkę papieru znalazłem. Co mnie to obchodzi? Zabierz mi tą kartkę z papieru sprzed łba. Ej, no mam wrażenie, że gdzieś tu ich więcej było. A tu jeszcze jeden zostawiłem. Tu jest sporo, bo użyłem bomby i wysadziłem chyba z 5. O, Bladeuszu, tu. Już idę, tylko że powiedzieć, jak ty zbierzesz skórę, to już nie mogę. No. Chodź, Bladeuszu, zobacz jakie tutaj hieroglify jakieś magiczne. Poczekaj chwilę, bo ja się tu zwiedzam, jeszcze patrzam. Tutaj to masz mogę... jeszcze, sobie możesz go potroszyć. Są? Właśnie nie wiem kiedy mogę, a kiedy nie... O, mogę. A czasami to nie zawsze tak wyskakuje. Czasami musisz ich tak odwrócić. Poturlać ich trochę. No, poturlać trochę, bo to musisz z brzucha im to wycinać. Tak, ja wiem, z brzucha. Od serduszka, że tak powiem, dobra. No. Poczekaj, sobie od razu to zamontuję. No, od razu tak lepiej. Gdzie jeszcze jeden? Tutaj. O, tutaj? O, jaki przyjemniaczek. Muszę go trochę wytarmosić, bo chyba nie. Nie mogę chyba, musisz ty zrobić. U mnie się nie chce dać. Weź go wytarmość, u mnie nie działa. A, ja też nie mogę. No dobra, dobrodzieju, to co, idziemy się chyba przejść dalej. No. Fajne, fajne miejsce, muszę powiedzieć, takie... ciekawe. A co to jest? To są bytomskie bliźniaki. Wyglądają naprawdę bardzo ekskluzywnie, no. Połączone dupami. Bliźniaków. Słyszałem, że właśnie w Bytomie to najczęstsze właśnie jest. Że rodzą się właśnie bliźniacy, rodzą się tylko w ten sposób. Że połączeni dupą. Tak słyszałem. Dwie mordy, jeden odbyt. To jest tak zwane bytomskie połączenie przez dupę. Tak, dokładnie przez dupę.
Mają wszystko podzielone, ale mają jeden odbyt. Słyszałem o tym, no. No nic, dam im prezent. No, gdzie oni poszli? Ty, no, na suficie łażą. Właśnie, na suficie są. Okrążają cię. Stara bytomska sztuczka. Czekaj, ja to muszę sobie... A jak się robiło strzały, pamiętasz może? Dwa patyki... cztery kamyki te małe... i piórka. A piórka gdzie były? W którym miejscu? Lewy dolny jakby, taki. Lewy dolny po środku, o, w ten sposób. A, to chyba nie mam piórków. Chyba nie mam piórków. No, to nie będzie, nie będzie niestety. Gdzie te bytomskie bliźniaki? Tu na dole idzie, uważaj. Co tam, masz koktajl Mołotawa? Tak. Idealnie. Chyba im się spodobało. Chyba im się bardzo spodobało. Tak w sumie to mają to w dupie. Dobra, kurwa, uderzył mnie! O, uważaj, blady uszu. Oni jakoś wzajemnie atakują, to mi się nie podoba! Hałał, kurwa! Mamy naraz. Musisz być bardzo ostrożny. Mołotow! Myk! Wow! Kurwa, jakie agresory są! Weź mi, nimi się zajmij! Kurwa. Kurwa, nie da się do nich zbliżyć przez to, że mają dwie głowy i jeden odbyt. Ja ich trochę tutaj zbejtuję. O, dobra, wali ich! Dobra, łatwo, dobra, biorę od nich mięso. Ja też. To weź, weź, jest dużo akurat, to se... to starczy dla nas obydwu. No, ale muszę przyznać, że no... to było dosyć, to ci bliźniacy bytomscy... Ej, jaką ładną, jak tyś to zrobił? Że masz całą głowę masz w tym bytomiańskim tym. No, o, mam pełny ten, pełny. Ja ci kręcę. Jaki król. Ja nie mam. No, musisz się jeszcze wiele nauczyć, bladuszu. Czemu ja nie mam latarki? Co jest grane? Nie chcę tej zapalniczki. Daj mi latarkę. Kurwa! O! Tu jest jakiś debil! A! Agresor! Dobra, popieściłem go prądem! A, to tak można? Jak... Ała! Jak najbardziej! To chyba najłatwiej. Uważaj, bachory! O, na bachory to trochę szkoda, powiem szczerze. Kurde, ale ich tutaj jest, daj spokój. Nasrało tych bachorów! Kurwa, debilu, nie widzisz, że się zajmuje pracą? Kurwa, ile tu tych dzieciorów napchało? Nie myślałem... Całe bytomskie przedszkole! Całe bytomskie przedszkole, dosłownie! Kurde, zmęczyłem się, nie mam kiedy... Iść! Kurwa, ile tu przedszkola w tym Bytomiu? Wszyscy ogarnąłeś te bachory? Ej, te jeszcze żyją chyba. Ale dobra, nie. Chyba po robocie. Patrz, ja gdzieś słyszę, coś tu gdzieś łazi. A może to ty? Może to ty, nie wiem. Nie, tu jest jeszcze bachor, co? Dobra, o, wyjaśniony. Myślałem. Ale czemu ci ludzie tutaj sobie wiszą? Bo odpoczywają. Odpoczywają sobie. Dobra, wezmę sobie energetyczka. To są opiekunowie bytomskiego przedszkola. Nie wiem czy wiesz, ale w bytomskich przedszkolach nauczyciele muszą wisieć do góry nogami. Takie są zasady. Takie... Routed? Routed to chyba dobre, co nie? Pewnie, że tak. Na pewno. Dobra. I powolutku sobie idziemy dalej. Coraz głębiej w bytomską dzielnicę. Coraz głębiej. Jeszcze trochę chyba dojdziemy do centrum. Tak mi się wydaje. Oj, tak, tak, zakazanej dzielnicy centrum. Dokładnie. Tak właśnie mniej więcej wygląda Bytomie, widzowie. Dokładnie tak, to jest odsrowane praktycznie 1:1. No. Bytomianie żyją właśnie... mieszkają w takich jaskiniach. To jest typowa dzielnica mieszkaniowa. Ach tak, bytomianie mieszkają pod ziemią, kielczanie mieszkają w brudzie, a bałczanie jedzą kichę z Wałcza. Tak, 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 no, jest. We trójkę stwierdzili, że zamieszkają na bezludnej wyspie. Czemu? Nikt do końca nie zna odpowiedzi. To stara legenda, więc nikt nie wie.
Kurwa, jakoś tu ciemno tak, nie wiem, czy mi się latarka skończyła, czy co? Ja nic nie widzę, wait. A dobra, już mam świeżą. Bo tam ta się bateria wyczerpywała. Mam dwóch... Dobra. Szalonych bytomian przed nami. Dwóch bytomianów. Może kolejny tu bytomianka tym razem. Ładnie. O, ty możesz oświetlać, bo ja nie mogę latarki używać, jak z łuku strzelam. Dobra, nie żyje. Tam są. No tam, no. Świeć, świeć. Tarza! Ładnie, dawaj jeden. Ostatniego. Oj, chyba nie trafiłem w łeb. Dostał w kar. Dawaj! O ty! Unik zrobił. O ty! Tamten stał! Dobra, tyle. Dawaj, wyciągniemy. Dawaj, wyciągniemy. Nie, to może ja jebnąłem. Chodź, wyciągniemy sobie ten ze skórę z tego. Dobra, teraz tutaj z tego obok. Chodź. To się robi razem, synchronizowane. Bo mi też się przyda, bo ja w ogóle pancerza nie mam praktycznie. I chodź jeszcze do tego tutaj, o ten jeszcze. Bytomian coś miał, chodź. Dobra, i razem. No, i pięknie. Dobra, założę sobie od razu. A, ja też zakładam, bo trochę dostałem w czapę. No, masz piękny czepek teraz. Doskonale. Dobra, teraz latarka z powrotem. Tak, my chyba tędy szliśmy, prawda? Chyba tak. Nie, dobrodzieju, nie, tędy idziemy teraz. Tu do światła nie, chyba. Nie, no stamtąd przyszliśmy. Tak? Nie, no, tak chyba nie. Nie, no nie, no na pewno nie. Chodź, bo tu jakiś bydlak. Światło. Ale tu jakiś bydlak coś robi. Chodź, zobacz, bo ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, idę. Nie, no mówię ci tutaj. Bo tu jest bydlak, a ja się go boję. Dobrodzieju. Weź, jaki bydlak? No ten taki zwykły chodzący, bytomian. Jego to... Bartek. Palcownik Bartek, tak, tak. Patrz, to się tak robi, tak podchodzisz, cyk. I już jest niegroźny. O, rzeczywiście tam jakieś światło jest, no ciekawe. Kurwa, walu mnie! O, już nie. Dobra. O, weźmy sobie... Oj, nie mogę coś. Nie mogę, bo się... Dobra, też mogę. Masz? Dobra. Ja mam. O, chyba kolejny. Dobra, wiesz co, ja sobie tego paralizatora. Tak, jest kolejny, ja sobie... Dobra, walnij go. Jak często można, jak często ten paralizator można używać? Tyle ile masz amunicji, do niego masz amunicję, tak samo jak do pistoletu. Nie, to jak ta Jessica przyjdzie, to jej dam, żeby ona miała. Dobra, dawaj. Jessica chyba nie umie z paralizatora, Jessica tylko lubi pistolety i strzelby. A jak dasz jej 4, to strzela z 4? Nie, niestety nie można więcej, a szkoda, bo powinno, bo masz 4 ręce. To byłoby dosyć zabawne, muszę przyznać. Gdyby tak Jessica strzelała z tego. Oho, dobra, jaka aranżacja, niczego sobie. Słyszałem, że Jessica, jakoś możesz Jessica dać mapę, której i tak nie używamy. No tak, co prawda, Jessica jest jedyną osobą, która używa mapy, ale i tak nic się nie powie. O nie, bytomskie dzieciaki! O nie, bytomskie dzieciory! Najgorzej! W Elblągu by ich nie przyjęli. Prawda. Biegną tu, szarżują! Są agresywne! Przepraszam, z rozmachu ciebie jebłem chyba. A spokojnie. O nie, rzuciłem mołotowem, ale zapomniałem go podpalić. Przepadnijcie. Kurwa, dzieciaru! Chodź. Dobra. Tam szarżuje jeden! Gówniak! Kurwa, agresor jeden! Szonkuj go! Dobra, chyba nie ma. Jeszcze jeden szarżuje, uważaj! O nie, czepek mi zrzucił z głowy! Musi być ostrożniejszy. Dobra, chyba sytuacja opanowana. Kurde. No, ale no, muszę przyznać, że takie klimatyczne wybrałeś rejony bytomskie, no. Samo centrum Bytomia. Samo centrum Bytomia, zdoby są takie ładne. Halloweenowe. O. Tu, chyba tędy, tak mi się wydaje.
tego co kojarzę, to nawet tędy. Prowadź, prowadź. O, i co teraz? No i się... wygląda jak jakieś smaczne miejsce. No dobra. Zobacz. W sumie wygląda mega chyba smacznie, no. Bytomska jadalnia. Chyba tak. Bar mleczny w Bytomiu. Bar mleczny w Bytomiu. O nie, bytomskie dzieci! O nie! Nie! Najgorzej. Kurde, ja już nie mam motowów. Spokojnie, podobno każdy, kto jest z Bytomiu, tak reaguje na bytomskie dzieci. Tak. Dobra. To mamy. Tutaj chyba trzeba się przycisnąć. No, pewnie tak. Kurwa, zgubić się tu idzie, powiem. No. A już parę razy tutaj bywałem w swojej młodości, a do dzisiaj to nigdy nie jestem pewien, czy idę w dobrym kierunku. O, uwaga, bytomskie bachory! Jeszcze więcej bytomskich bachorów! One są, nie widzę! Skaczą jak popierdziele olone, uważaj! Dobra, chyba po robocie. Chodź, blade uszu, chodź. Idę, idę. Musimy już być blisko, coś tak czuję. Kurde. No tutaj tak, światła tak je zostawiłem. Tak tutaj są. O nie, jeszcze więcej. Uwaga, bachory! Podobno w siekierą to jest jeden z bytomskich sposobów zbijania dzieci. A, bytomska tradycja sikania dzieci. Tak, tak. Do snu podobno się w ten sposób je usypia. Tylko siekierą, niczym innym. Bytomie to jest jedyny sposób, tak. Tak słyszałem. O, Bladeuszu. Jesteśmy. Co to jest? Tutaj, gdzie to zostawiłem. Co to jest? Bladeuszu? Czy to jest specjalistyczne? O bogowie, nareszcie! Urządzenie do tyrolki! Woo! Dobrodzieju! A to strzela? Jak najbardziej! I co? A bo ja strzelę tam na górę i co się stanie? No i teraz zobacz, coś ci... Robisz tak, robisz tak i robisz tak. Ej, przepraszam bardzo, a ile razy można takie coś używać? Tyle, ile masz linek. A ile mam linek? Musisz zobaczyć. Ale linę? Linę? Prawy górny, linka do tyrolki. Linka do tyrolki. Już patrzę, o jest. Trzymam. O, dobrodzieju. Można tak zrobić. Będziemy musieli, a gdzie można znaleźć linkę do tyrolki? No, wszędzie w sumie. Dobrodzieju, to będziemy musieli zrobić w naszej bazie mnóstwo tyrolek. Oj, jak za starych, tak, dobrych czasów. A najlepsze jest to, że jest to ulepszony pistolet do tyrolki, nie taki jaki znasz. Za jego pomocą będziemy mogli transportować drewno. O bogowie, tak, wybornie, tak. Calvin, no, się ucieszy. Jak do zobaczy, co takiego zrobiliśmy. No, niestety, Calvin jest idiotą i nie potrafi transportować drewna tyrolką, my musimy to robić. No trudno. Przynajmniej się stara. To prawda. No, muszę przyznać, że ta wyprawa naprawdę była, no, udana. To mało powiedziane. Była wyborna. No, aż nas noc napadła. To będziemy musieli iść w kimko chyba. Ja nie, wiesz dobrze, że ja się boję chodzić w nocy. Bo jest ciemno. Kurde, jak w jakiegoś Slendermana by się grało w tym. No. No spokój. Ej, Calvin! Calvin! Czekał tu na nas! Na swojej nocnej eskapadzie. Calvin, czekałeś tu na nas! Doskonale, Calvin. Poczekaj, powiem mu, żeby szedł za nami. Podążaj za mną. Dobra, dobrodzieju, proponuję zrobić plandekę i się zdrzemnąć tutaj. A masz plandekę? Bo ja chyba nie mam. Mam. Poczekaj, jak to się robiło? Plandekę. I co, kładło się po prostu? Myk. Kijaszek na rogu. Ale kijaszaka muszę wziąć chyba, co nie? Nie, masz taką strzałkę. O, kijaszek. No i jest plandeka. Ale nie mogę, poczekaj, save'a machnę taktycznie. Bo to ważne, save X-a musi być. Myk, no i w drzemę. Dobra, jest. O, można latarkę w końcu skasić.
No i wybornie. Tak, zabierz sobie plandekę, bo to cenne. Jak to się zabiera? Muszę rozdupczyć chyba. Ej, jak zabierz plandekę. Co? Chyba muszę najpierw rozdupczyć. O. O, zabrałem ci. No i wybornie. Dobra, dobrodzieju. Smyczy, bo ja głodny, muszę coś zjeść. A ty jak zwykle o jedzeniu. No, tak, tak. No. Barka sobie wypije. O, idealnie. Driet mięso? Zjem. To chyba popsute już, co nie? Driet mięso? Nie, tego nie jest. To na pewno jest ten zatrute. Na pewno. Dobra, ja się napiję. O, napój energetyczny. Kurde, ja muszę ten menzurkę sobie napełnić. O, tu jest chyba rzeka, to idę sobie napełnić. A ja już energetyka wypiłem. A ja sobie napełnię menzurkę. Poczekaj, ty masz, a skąd nie masz menzurkę? Ja też mam? Już też masz, byliśmy, nie pamiętasz już jak cię zabrałem do kurwa. A gdzie ta menzurka leży? A jest. No tutaj. O, weź, faktycznie. W ręczkę i sobie napełniasz. O, nie sądziłem, że tak to działa, ale faktycznie. No, genialne. No, a, fajne. Dwa razy się napiję. No i teraz na zapas będziemy mieli wodę. Dobra, ja się jeszcze napiję. No. Dobra, dobrodzieju. O kurwa, jakiś debil tu biega. Nie przejmuj się nim. Kurwa, dwóch debilów. To zwykli Kielczanie. A nie, ej, oni zaczepiają, ej, zaczepiają Kelvina chyba. Kurde. Ej, Kelvin leży. Trzeba pomóc Kelvinowi. Pomóż mi. Kelvin leży. Do niego, go nie. Kurwa, jebłem go przez przypadek. O kurwa, nie żyje. Ja pierdolę. Ej, Kelvin leży, dobrodzieju. No, Bladuszu, jest problem. Gdy Kelvin zginie, to już niestety, ale nic się nie da zrobić. No na pewno da się coś zrobić, dobrodzieju, no. Jedynie wczytać grę. Albo możesz płakać, jak ta pani tutaj nad jej mężem, której rozwaliłem mu łeb. A mam pytanie, dobry, a można zjeść Kelvina? Niestety nie. Kelvin jest tak samo bezużyteczny po śmierci jak przed. Dobrodzieju, chyba musimy wczytać grę. Znaczy, chyba musimy odprawić rytuał wskrzeszenia Kelvina. Czekaj, no. Rytuał wskrzeszenia Kelvina, to tak chyba. Czekaj. Nie zadziałało. To nieźle. No niestety, to musimy jednak wczytać, bo inaczej będzie bez Kelvina już na zawsze.